Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Oto mówię wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Dziś czytamy fragment dobrej nowiny opowiadający o przemienieniu Pańskim. Chociaż ten fragment jest czytany jeszcze dwukrotnie w ciągu roku, w drugą niedzielę Wielkiego Postu i w święto przemienienia Pańskiego, dziś czytamy je z racji, że od początku okresu zwykłego studiujemy Ewangelię według świętego Marka, strona po stronie. Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem. To ważne spostrzeżenie. Rozmowa w odróżnieniu od dyskusji szuka wspólnoty i porozumienia. Przez to wyrażenie możemy zrozumieć, że pomiędzy Starym a Nowym Testamentem nie ma sprzeczności, ale obie części Biblii wzajemnie się uzupełniają i wyjaśniają. Stare przymierze oczekuje na nowe. Nowe swoim blaskiem rozjaśnia stare tak dalece, że bez znajomości Nowego Testamentu nie można zrozumieć starego. To, co zapowiadali Mojżesz, Tora, i Eliasz, prorocy, wypełnia się na osobie Jezusa Chrystusa, który stoi pomiędzy nimi, jak słup obłoku i ognia, który towarzyszył Izraelitom podczas wyjścia z Egiptu. Patrząc na tę scenę, musimy zauważyć, że wobec Jezusa wszystkie postaci Starego i Nowego Testamentu przyjmują postawę służebną. To Jezus jest tym, który jest, objawiającym się Mojżeszowi w krzewie gorejącym. On jest skałą, z której wyprowadził zdroje ożywczej wody na pustyni, manną, czyli chlebem z nieba, który zaspokaja ludzki głód w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Jezus jest naszym wybawieniem i jedynym ratunkiem z grzechu i śmierci.